Cześć, witajcie w kolejnym Sposób Na. Tym razem zajmę się kompozycjami, które jeszcze 2-3 miesiące temu zdobiły nasze balkony, tarasy. Natomiast niebawem, ze względu na to, że w tych kompozycjach znajdują się trawy, ozdobą zbyt wielką one nie będą. A to za sprawą tego, że trawy, moi drodzy, musimy zebrać w snopki i związać. No i kiedy tu będzie stał taki ogigiel, to ta kompozycja straci troszeczkę na uroku. Więc ja Wam pokażę, jak niewielkim kosztem możemy sprawić, że przez całą zimę będzie wyglądała naprawdę pięknie. Do związywania traw będę używał sznurka bądź rafii. Aby związać trawę, należy ją chwycić od podstawy i musimy pamiętać, żeby tutaj dość ściśle obejmowało. Tak, góra nie jest taka ważna, ponieważ na wiosnę tą górę i tak będziemy ścinać. Natomiast chodzi o to, żeby to fajnie wyglądało. No więc ja sobie tutaj szups. Teraz najważniejsze. Możecie zapytać, po co związujemy trawę. Trawę związujemy po to, żeby opady śniegu tej trawy nam nie rozwalały, żeby nie dostawał się śnieg do środka, żeby nie powstawała pleśń śniegowa, ale przede wszystkim, żeby nam nie wyłamywało naszej trawy. Tak jak mówię, i tak trawę będziemy na wiosnę ścinać. Natomiast do tego czasu fajnie, kiedy ta część ogrzewa nam korzeń, jednocześnie, jak widzicie, tutaj już nic tej trawie nie grozi. Oczywiście to, że związałem trawę, powoduje, że tutaj mam jakieś dziury. Ponadto przeczyszczę już goździka. Jak widzicie, podobnie postąpiłem z lawendą. Ten zabieg nie jest konieczny, lawendy nie musimy związywać, aczkolwiek jej związanie spowoduje, że tutaj cała lawenda będzie w miarę dobrze się trzymała i także zima nam jej nie powyłamuje. No i to spowodowało, że w mojej kompozycji powstały dziury. Cóż ja mogę z tymi dziurami? Mogę oczywiście nasadzić tutaj roślinę, jak widzicie, przygotowałam sobie, aczkolwiek ta doniczka jest dość mała, nie chciałbym niszczyć korzeni w tej donicy, więc na tą donicę mam inny pomysł. A mianowicie krasnalek. Mech zabezpiecza nasze rośliny przed przemarzaniem korzeni od góry oraz oczywiście stanowi element ozdobny. Trawa z krasnalkiem. I kompozycja może sobie całą zimę stać. Przyznacie, że taka kompozycja zdobi, a nie straszy. W mojej kolejnej kompozycji zostawiłem na razie kłosy piórkówki, które będą całkiem świetnie tutaj zdobiły jeszcze jesienią. Na zimę zbiorę je wspólnie, na końcu powieszę gwiazdeczkę i będę miał tak zwaną choineczkę współczesną, ale chwilowo jeszcze taka sobie tutaj palemka z kłosów piórkówki. No i jak widzicie, odrobina mchu, troszkę zabawy i kolejna kompozycja, która może świetnie zdobić nasz balkon czy taras. Jak widzicie, chwila, moment i kompozycje gotowe. Oczywiście z lekkim przymrużeniem oka, ale ponieważ mamy Święto Niepodległości, to wybrałem do dużej kompozycji biało-czerwone kolory oraz jabłka. Mam nadzieję, że czujecie się dzisiaj dumni, że spędzacie to święto sympatycznie i w rodzinnym, i przyjaciół gronie. Tymczasem rozwiązanie konkursu z wiankami. Wysłaliście mi kilka zdjęć dość ciekawych wianków i tak jak powiedziałem, będę wybierał wianek niekoniecznie najładniejszy, więc nie kierujcie się tutaj tym, że to najładniejsze wianki zdobyły nagrody po kolei. Niemniej jednak pierwszą nagrodę zdobywa pani, uwaga, uwaga, chwila, tutaj ściąga musi być,
Pierwszą nagrodę za czerwony wianek z kasztanów i jarząbu, który naprawdę absolutnie mnie zaczarował, otrzymuje pani Grażyna Szlosarek. Drugą nagrodę zdobywa nasza koleżanka, blogerka, natomiast absolutnie fenomenalne dziesiątki wianków, którymi się chwali także u siebie na fanpage'u, ale też te, które umieściła w komentarzach Iwona Kostrzewa. Przede wszystkim za kwadratowy wianek z różyczkami zrobionymi z liści. Trzecią nagrodę otrzymuje młody, utalentowany florysta ze Słupska, Mateusz Giszka, za bardzo ciekawy, naturalny wianek z mchem. Oprócz tego mam taką cudowną nagrodę pocieszenia dla Oli, która w nagrodę za swój sentymentalny wianek pojedzie z nami do Dublina. Także dzięki bardzo, a już za tydzień zapraszam na kolejny odcinek Sposób Na, gdzie poznacie zwycięzców konkursu z Kokedamą.